Serwus! Z tej strony wasza ulubiona brudna małpa w internecie. A to jest Bez Czapy Podcast. Słuchajcie, czekałem... Inaczej, zastanawiałem się nad tym kupę czasu, czekałem na dobry moment. Czekałem na taki przypływ, żebym poczuł to, że mogę nagrać podcast swój własny, że mogę rozpocząć go, że mogę zacząć do was gadać jakieś moje filozoficzne, życiowe rozkminy bez ładu i składu. Aż mi się odbija, człowieku, to jest taki wielki moment. No i przyszedł ten moment, jakoś tak natchnęło mnie ostatnio na streamach. Ogólnie. To jest fajny format według mnie, żeby z wami pogadać, bez jakichś specjalnych cięć, bez jakiegoś specjalnego rozdrabiania się. Dla niektórych to będzie oj takie bajdurzenie bez ładu i składu, że szok, ale wiem, że dużo osób lubi jak gadam i dużo osób mnie też prosiło o to, żebym coś pogadał dla nich właśnie na takich podcastach, więc jestem, to się będzie nie ukazywać nieregularnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, być może uda mi się to wrzucić na jakiś Spotify podcast, jakieś takie rzeczy, tylko jeszcze się nie orientowałem, jak się to robi, ale chyba skomplikowane to nie jest. Trzecia rzecz, będzie to nagrywane taką kamerką, no bo jest stylowe, stary, nie handluj z tym, nie? W sensie, to jest do słuchania, a ja lubię ten klimacik z tej kamery, więc obrazek będzie jaki będzie, ale wydaje mi się, że to tylko dodaje stylu. No i tak, i chyba nic więcej zagłoszeń nie mam. Tak, natchnęły mnie streamy, dyskusje na streamach i też z tych streamowych dyskusji będzie temat dzisiejszego odcinka. Dlaczego? Bo tak naprawdę chyba od trzech lat, jak ja te streamy prowadzę, przewija się jeden zasadniczy i bardzo skomplikowany temat. Czym jest hip-hop? No bo w końcu nazywam te moje streamy przeglądami hip-hopowymi, gdzie sprawdzam wasze kawałki i bardzo często na streamach pojawiają się oponenci, którzy, kiedy jakiś małolacik sobie śpiewa, kiedy małolacik jakiś leci pod beat, który jest bardziej techno, bardziej disco, bardziej rockowy, wchodzą oponenci i piszą na czacie fajne, albo tam niefajne, ale to nie jest hip-hop. Znana kwestia nie od dziś. No ale tak naprawdę czym jest ten cały hip-hop? Nad tym musimy się zastanowić i kurczę, wydać jakiś werdykt. Ja od razu zaznaczam, że to, co teraz mówię, to jest tylko taka moja teoria, moje zdanie, które oczywiście podpieram jakimiś argumentami, no ale wy możecie mieć inne. Ja wiem, że czasami to wygląda tak, jakbyście nie mogli mieć innych, ale lubię bronić swojego zdania, kiedy tam gadamy na streamach czy coś. Zapraszam po obejrzeniu do komentowania i wydawania swoich statementów. O, statementów, pięknie powiedziane. No dobra, zacznijmy. Czym jest hip-hop? Może zacznę od ogółu do szczegółu. Według mnie hip-hop jest takim zbiorem kultur. To jest inaczej, to jest kultura pełna różnych subkultur. To jest takie... W tym momencie hip-hop jest takim drzewem genealogicznym. Od pierwszej imprezy DJ Kool Herca w Nowym Jorku, gdzie hip-hop powstał. Od tego momentu to jest taki fenomen, który rozwinął się jako zdecentralizowany, powiedzmy, gatunek muzyczny na, podejrzewam, że tysiące, czy nawet nie miliony, zależy jak to liczyć, nikt tego nie będzie liczył, ale różnych odnóg i różnych kultur muzycznych, ale też niekoniecznie. Zacznijmy od tego, jakbym wam to jeszcze bardziej wytłumaczył, na jakimś przykładzie. Pomyślmy sobie o czymś takim jak trap. Trap. Tutaj was zaskoczę, pewnie w większości nie, jeżeli siedzicie na streamach czy słuchacie, czego gadam, ale nie ma czegoś takiego jak trap w Polsce. Nie ma czegoś takiego jak trap w Polsce. Uważam, że w Polsce nie ma prawa być trapu, tak samo jak nie ma prawa być drillu, nie ma prawa być wielu gatunków,
Dlatego, że to nie są stricte gatunki, a to są wręcz kultury. Kultury hip-hopowe, subkultury hip-hopowe. Czy jeżeli hip-hop uznać za subkulturę, to subkultury. Trap to jest... powiedzmy, że właśnie odłam hip-hopu, który się wywodzi z Atlanty, gdzie chłopaki, wiecie, pichcili crack i wiodli gangsterskie życie. I dookoła tej całej, tego całego stylu życia, które chłopaki gdzieś tam z Atlanty prowadzili, wytworzyła się pewna kultura, właśnie ta kultura trapu. Do tego doszedł właśnie gatunek muzyczny, który się tam charakteryzuje, nie wiem, cykaczami, konkretną liryką, konkretnymi wartościami, czy konkretną treścią w tekstach, ale nie można trapu postrzegać jako styl bitu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duże uproszczenie. I tak, trap jest hip-hopem, jest elementem hip-hopu. W Polsce nie ma prawa być trapu, dlatego że w Polsce nie mamy tej kultury. Możemy sobie wziąć bity od chłopaków, możemy sobie wziąć ciuszki od chłopaków, ale my tym nie żyjemy, nie? Właśnie dlatego uważam hip-hop za zbiór takich kultur. Tak samo możemy analogicznie pomyśleć o drillu, który narodził się w Chicago. Wiadomo, jak Trap Chief Keef i cały GB i cała ta kultura hardkorowców, którzy też tam, podobnie zresztą jak traperzy, ale wydaje mi się, że delikatnie ostrzej, prowadzili między sobą wojny. Nawijali o tym też na bardzo specyficznych bitach i powstała kultura drillu, gdzie wiadomo, pewna stylówka się wytworzyła. Potem drillowcy, od drillowców z Chicago zaczerpnęli chłopaki z UK, stworzyli UK drill, czyli kolejną właśnie odnogę, kolejną subkulturę hip-hopową, która właśnie, jeżeli byśmy tak patrzyli, szli po tym drzewku do samej góry, to wszystko by się sprowadzało do tej imprezy w Nowym Jorku. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, o powstaniu hip-hopu i tak dalej, polecam serial Hip Hop Evolution. Jeżeli go obejrzycie, tam to jest bardzo fajnie pokazane, właśnie te kolejne różne kultury, kolejne różne odłamy, kolejne różne style, które powstawały właśnie od samego początku. Jak powstał hip-hop? Serial na Netflixie, Ewolucja Hip-Hopu, Hip Hop Evolution, polecam serdecznie. Ale właśnie hip-hop to jest taki zbiór odnóg, które być może właśnie w dzisiejszej formie totalnie nie przypominają tego, czym hip-hop był na początku. Bo są tacy obrońcy, nie? Są często w komentarzach tacy obrońcy, którzy się kłócą, którzy dyskutują, że to nie jest hip-hop, bo jak on był hip-hop 20 lat temu, to nosił szerokie spodnie. Ja na przykład też noszę szerokie spodnie, to jest mój hip-hop, ale... On nosił szerokie spodnie i chłopaki nawijali na bitach jakieś hardkorowe rzeczy i tak dalej. I to też był hip-hop, tak? Ale patrząc z perspektywy na przykład chłopaków z Nowego Jorku, z Brooklynu, z Bronxu, gdzie ten hip-hop powstawał, jeżeli pokazać tym pierwszym hip-hopowcom ich hip-hop, gdzie oni mówią, że to jest klasyk, że to jest old school mordzia, to w latach 70. czy 80., kiedy hip-hop dopiero powstawał, oni tak samo mogliby sobie spojrzeć i powiedzieć, to nie jest hip-hop, bo hip-hop to jest to, co my robimy tutaj robiliśmy w latach 70., rozumiesz? Nikt nie nawijał z żadnym przekazem, bo to też ciekawe, jak obejrzycie sobie Ewolucję hip-hopu, przekaz to jest, to powstał, nie wiem, 10 lat, 15, 10 lat później po powstaniu hip-hopu, dlatego przekaz nigdy nie był takim korowym źródłem tego gatunku, czy tej kultury, to właśnie to ewoluuje. Tak samo właśnie ewoluowało w latach 90. z tych pierwszych hip-hopowych tworów, tak samo ewoluuje dziś. I uważam, że nie można postawić jakby takiego stopu w momencie na przykład roku 2000, że wtedy już hip-hop przestał ewoluować, a to, co jest dalej, to nie jest hip-hop. No bo dlaczego nie moglibyśmy postawić takiego samego znaku stopu w roku 90, kiedy powiedzmy był ten pierwszy taki duży boom na ten taki dla niektórych klasyczny i pierwszy hip-hop, kiedy to już żyło 20 lat, powiedzmy, nie? Kiedy to już żyło 20 lat i nagle ludzie myślą, że w latach 90 to jest ten oryginalny hip-hop i to, co było później, to już się nie liczy,
a to, co było wcześniej, to nawet nie wiedzą, że coś takiego jest, nie? Jaki jest powód wskazania konkretnego elementu z tej linii czasu, czy konkretnego momentu z tego drzewka rozwoju kultury hip-hopu i jakby kolejnych odłamów jego? Jaki jest moment, kiedy mamy prawo powiedzieć stop i powiedzieć, no dobra, tu się to kończy, a to, co jest dalej, to nie jest hip-hop? No ja uważam, że żaden. Że hip-hop już jest jakby na tyle zdecentralizowany, ogólnie sztuka jest w jakiś sposób zdecentralizowana, wiecie, nie ma rady hip-hopu, która mówi, to jest hip-hop, to nie jest hip-hop, nie ma czegoś takiego. Ludzie tworzą hip-hop. Kiedy ludzie idą z tym dalej i nowe pokolenia bardziej eksperymentują, idą trochę w innym kierunku z tym gatunkiem, zaczerpują z innych brzmień, jakim prawem my możemy powiedzieć, że to nie jest hip-hop? Kiedy na przykład my, czy starsze pokolenie to samo robiło. Brało na przykład chłopaki z Polski, którzy zaczynali w latach 90. tworzyć polski rap, polski hip-hop. A propos różnicy między rapem i hip-hopem, zaraz uszczegółuję, ale kiedy właśnie chłopaki z Polski zaczęli to robić, no to oni wzięli to, co widzieli gdzieś tam na kasetach w zagranicznej telewizji, oni to wzięli, dodali trochę od siebie i stworzyli polską kulturę hip-hopową. Wiecie, o co chodzi? Jeździli na deskorolkach, na przykład, nie? Deskorolka, wydaje mi się, też jest trochę hip-hopowa za granicą, ale to byli bardziej się tam punku słuchało, odpalcie sobie Tonego Hołka. Czy soundtrack do Tonego Hołka to są hip-hopowe kawałki? No nie. A myśmy to wzięli i na przykład zrobili trochę skatersko odmianę. Trochę skaterską odmianę, dlatego u nas właśnie te skate shopy są stricte hip-hopowe. I ten taki nasz old school jest stricte skaterski. Jest stricte skaterski, to była taka nasza mała subkultura dla subkultury, jaką był hip-hop. Jezu, jeżeli ktoś podliczy, ile razy ja powiedziałem ci hip-hop, przypinam mu komentarz. Ale no właśnie. Mała dygresja. Czym się różni hip-hop od rapu? To też jest ciekawe. Ja w ogóle często się gubię, jak mówię, bo właśnie rozwijają mi się różne wątki. Czym się różni hip-hop od rapu? Wiele osób, zresztą za mało lata, ja też sam tak twierdziłem, mówiła, hip-hop to jest kultura, rap to jest muzyka. Jak się zgodzę z tym, że hip-hop to jest kultura, to niestety muszę powiedzieć, że hip-hop to jest również muzyka. To jest właśnie fenomen, że hip-hop jest takim gatunkiem muzycznym, obok którego stoi kultura. I wydaje mi się, że przeciwieństwem do tego jest pop, który jest gatunkiem muzycznym, który jest stricte nastawiony na komercjalizację, na sprzedaż, na budowanie wizerunku i tak dalej, na pieniążek, a nie na kulturę i taką autentyczność. No właśnie, ale czym jest rap? Bo rap nie jest stricte gatunkiem muzycznym, nie jest muzyką. Rap to jest sposób nawijania do bitu, w sensie rap to jest nawijanie. Jeżeli nawijasz, rapujesz. Nie musisz być hip-hopowcem, żeby rapować. Tak samo jak nie ma takiego gatunku muzycznego jak śpiewanie. Możesz śpiewać, możesz rapować, możesz melorecytować słowa do bitu, a możesz jakieś słowa do tego podkładu zaśpiewać. I dlatego uważam, że tak samo można rapować w popie i być popowym raperem. Ale popowy raper nie będzie hip-hopowcem. Rozumiesz, o co mi chodzi? I tu tak naprawdę nie rozchodzi się to totalnie, już wracając do poprzedniego wątku, o to, czy ty właśnie masz, nie wiem, masz hip-hopową perkusję w bicie, czy ty masz stary 808, czy ty masz coś, co jest w rapowych bitach, czy ty masz, kurde, czy ty, nie wiem, śpiewasz pod jakieś chopinowskie te... etiudy, Chopin robił etiudy? Nie znam się, dwójkę z muzyki miałem, ale to nie o to chodzi właśnie w tym, to totalnie nie o to chodzi. Chodzi o to, czy ty się czujesz hip-hop, czy ty czerpiesz gdzieś z tego drzewka, czy ty tworzysz jakiś tam swój odłam z tego hip-hopu i czy ty to robisz szczerze od siebie i czujesz, że to jest twój hip-hop, nie? Że to jest jakaś tam twoja zajawka. Bo kiedyś też taką definicję hip-hopu dla siebie miałem, no bo musiałem to zdefiniować, musiałem to wytłumaczyć ludziom, że dla mnie hip-hop też bardzo mocno łączy się z zajawką, że w momencie, kiedy taka prosta definicja, którą kiedyś stosowałem, to było, jeżeli nie masz zajawki, to nie robisz hip-hopu.
Jeżeli masz zajawkę, to robisz hip-hop i się z nim utożsamiasz, to robisz hip-hop. Sporo osób właśnie rozkminiało, gdzie się ten hip-hop kończy. I w broń Boże nie chodzi na przykład o to, czy można na hip-hopie zarabiać. Tak jak mówię, że pop jest stricte nastawiony na zarobek, że pop nie musi być szczery, pop nie musi być zajawkowy. Pop to jest produkt, to jest taka robota, nie? Twoja robota może być zajawką i możesz ją uznać za hip-hop, bo czujesz, że twoja robota jest hip-hopowa. Zapędzam się, wiem, dużo osób pewnie teraz w komentarzach oburzona napisze, nie no stary, co ty gadasz, jak twoja robota może być hip-hopem? Ale czemu nie? Wiesz, jak z tym idziemy, skoro graffiti, breakdance i DJing, które były tymi pierwszymi elementami hip-hopu, o które tak ludzie się spierają, jeżeli te elementy hip-hopu mogły być hip-hopowe, a niekoniecznie sama muzyka, to czemu hip-hopowe nie może być robienie obić na fotele? Jeżeli ty czujesz, że to jest twój hip-hop, robisz to w stylu hip-hopowym, czujesz inspirację w hip-hopie, czemu nie? Tak jak mówię, drzewko, rozgałęzienia, różne takie przekminy, to jest mega ciekawy temat i myślę, że jesteśmy w takich czasach, gdzie nie jesteśmy w stanie wskazać momentu stop, to nie jest hip-hop. Nie mamy na to argumentów. Gdzie ja próbuję coś nakreślić, jakieś ramy tego wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest potrzebne rozmawianie o tym, że to ukulturowienie tego hip-hopu to jest coś potrzebnego w ogóle w dzisiejszej scenie. Bo ja zauważam właśnie taką laicyzację trochę tej muzyki w dzisiejszych czasach. Dlatego bardzo nie lubię mainstreamu polskiego, bo czuję, że ta kultura w tym wszystkim się zatraca. Że to są piosenki, które mają wpadać w ucho, że to jest, powiedzmy, wiadomo, gdzieś tam czerpie z hip-hopu, bo wiecie, ale nie, broń Boże, nie chcę mówić, że chłopaki z polskiego mainstreamu to nie jest hip-hop. Totalnie mi nie o to chodzi, ale że brakuje dookoła tego kultury, że oni mówią, że robią jakiś trap, czy robią jakiś drill w ogóle, gdzie nie mają pojęcia w ogóle, jak chłopaki, którzy robią trap czy drill za granicą, którzy to stworzyli i którzy tym żyją, nie mają pojęcia, jakie to jest życie. Oni tak mówią, bo to nie wiem, bo to się sprzedaje, bo to jest amerykańskie, bo to jest zagraniczne. I to jest coś, czego nam strasznie brakuje, mi się wydaje, że właśnie tak jak wspominałem dzisiaj, że w latach 90. mieliśmy taką skaterską kulturę naszą, taki nasz skaterski, polski skaterski odłam. Truskul był też stricte nasz. Mam takie wrażenie, że stylówka nasza truskulowa była bardzo polska. Tak teraz to jest takie wydaje mi się, że podle zżynane z zagranicy. I tak przykro mi się kurczę robi, nie? Że tak przykro mi się kurczę robi. Ja też wiadomo, że czerpię z zagranicy i staram się jakieś tam inspiracje brać, no bo tu nie chodzi o to, że nie można się inspirować, tylko żeby, kurczę, dodać coś od siebie, dodać coś takiego naszego, zrobić z tego, ukulturowić to, połączyć to z innymi elementami, wiesz o co chodzi? Połączyć to z innymi elementami i wykreować po prostu taki nasz polski odłam, naszą polską kulturę z tym wszystkim związaną i nawet nie jedną, nie? Nawet nie jedną. Tego nam strasznie brakuje i wydaje mi się, że to się gdzieś zatraca u nas w kraju. No i nie chcę tutaj ani żadnych oskarżeń rzucać, ale wydaje mi się, że trochę za bardzo uderzamy w stronę popową. Wiesz, ty se możesz, mordo, założyć dres, ty se możesz, kurczę, udawać hip-hopowca, ale w momencie, kiedy ty robisz coś stricte pod zarobek i nie masz tego zajaweczki, nie masz w to żadnej wczuty, no to kurczę, no ciężko to hip-hopowym nazwać. Trzeba mieć to na uwadze. Jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie, no, bo to jest coś, o czym rzadko mówimy. To jest coś, czego tak naprawdę nikt za bardzo nie próbował zdefiniować w dzisiejszych czasach. Czym jest tak naprawdę ten nieszczęsny hip-hop? Czy to jest właśnie kultura, czy to jest muzyka, czy to jest gatunek muzyczny, czym jest rap? No myślę, że rap, definicja jest prosta, to jest rapowanie. Rozkminianie tych rzeczy
może wyjść nam na dobre. Może wyjść nam na dobre stworzenie dookoła tego jakiejś takiej naprawdę siatki twórczości, a nie biznesu, nie? A nie biznesu. Teraz to w ogóle gadam jak potłuczony chyba. Ale wydaje mi się, że wyczerpałem wątek i to strasznie szybko i strasznie sprawnie, co jest ciekawe, bo się spodziewałem, że te odcinki podcastowe będą dłuższe. Jeszcze tak słowem podsumowania. Taki mój ziomeczek, pozdro Galik dla ciebie, z którym kiedyś się kłóciłem w ogóle na streamach. Mój ziomeczek Galik, kiedyś z nim gadałem i on właśnie mówi, kurwa stary, no bo jak jesteś hip-hopowcem, to ty tym żyjesz, wiesz co chodzi, to jest swój hip-hop, ty wychodząc rano z klatki czy tam z chaty, to mówisz, to jest mój hip-hop, że ja chodzę do roboty i to jest mój hip-hop. Ja się bardzo mocno z tym zgadzam, mimo że właśnie ten ziomeczek jest bardzo, bardzo oldschoolowy i często się z nim kłócę na temat tego, czym jest hip-hop, to muszę się też z nim zgodzić na zasadzie takiej, że to, co jest teraz, bardzo mocno tę swoją hip-hopowość zatraca, tę taką zajawkę, tę taką kulturowość, ten taki styl życia w tym wszystkim zatraca. Robi się z tego komercyjna muzyczka. Hip-hop to jest styl życia, nie? A to, jaki to jest styl życia, to jest wydaje mi się, że inna sprawa, że nawet zmieniając swój styl życia, ten hip-hop może w tobie pozostać. I tutaj też miałem przygotowany taki argument Kanye West, który ostatnią płytę zrobił gospelowo, wiecie o co chodzi? Kanye West ostatnią płytę, na ostatniej płycie ma numery, gdzie nie nawija nawet, gdzie to po prostu brzmi jak gospel. I czy możemy powiedzieć, że to nie jest hip-hop, bo to jest gospel? To jest hip-hopowy gospel, to jest gospelowy hip-hop, wiesz co, Kaman? Rozwijajmy to, nie dzielmy tego, rozwijajmy to, ale pamiętajmy o kulturze. Pamiętajmy o tym, co ważne, pamiętajmy o zajawce w tym wszystkim. I kurczę. O to ho. O Jezu, mam nadzieję, że nie gadałem jak potłuczony. Ty, jeszcze mam wrażenie, że zgubiłem jeden wątek w trakcie. Mój słowotok zgubił jeden wątek ważny. Wydaje mi się, że chodzi o komercjalizację. Tak, wydaje mi się, że tego nie powiedziałem w końcu, że zacząłem wątek, a to uciąłem. Jeżeli powiedziałem, to przepraszam, ale się powtórzę. A propos zarabiania, bo dużo osób może myśleć, że jeżeli robisz hip-hop, to nie możesz na tym zarabiać, nie? Że to jest komercha. Właśnie broń Boże, nie? W sensie, jeżeli zarabiasz na zajawce, to jest zajebiste, nie? Ale jeżeli zarabiasz na czymś, co nie jest twoją zajawką, tylko zarabiasz z tego, bo zarabiasz, bo to ci przynosi profit i stawiasz na ten profit i nie ma w tym tej zajawki, to wtedy to tym hip-hopem nie jest. To jest właśnie jedna z tych moich takich starych definicji. Jeżeli ktoś, gdzie jest granica między hip-hopem a komercją? Jeżeli ty robisz coś niezajawkowego, coś co nie jest twoje, coś czego nie czujesz, by zarabiać, to ten hip-hop się wtedy w tym wszystkim zatraca. To jest taka moja definicja tego wszystkiego. To jest taka moja definicja, moje odczucie, gdzie ja od mało lata żyję tą muzyką, żyję tą kulturą, śledzę to i też uczestniczyłem w tych czterech elementach. DJ-em nigdy nie byłem, ale za mało lata tagowało się rejony i trochę się tańczyło breakdance'a w podstawówce. To wydaje mi się, że to poszło właśnie w tym kierunku. I to jest taka moja mała definicja. Dajcie znaka w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, jak to widzicie. I czym dla was jest hip-hop? Czy tym samym, co dla mnie? Czy może czymś innym? Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy na podcasty dla mnie, chcecie, żebym coś rozwinął, coś o czymś innym pogadał, co was interesuje, czy co na przykład, czym ja się interesuję i wy byście się tym zainteresowali, dajcie znaka w komentarzach. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i się widzimy w następnym filmie za tydzień. Pozdróweczki. A, no i koszuleczki możecie kupować na blaw.pl. Zapraszam, koszuleczki, bluzy. Zajebista sprawa. Pozdro.